No to zapraszam na mecz, który wyłoni mojego następnego przeciwnika. W górnym lewym rogu na zielono oczywiście GG Machine. Oto on. No i z drugiej strony Geralt Mateusz Budziak, Storm Gaming. Chociaż tak naprawdę Geralt dzisiaj dołączył do nowej drużyny, nie wiem czy wiecie. Drużyna nazywa się tam Streamer Zone jakoś tak. Więc się trafiło mecenasowi coś nowego, a jeszcze nie zmienił opisu. Nie pamiętam nigdy jego Twittera. A bo to jest X, dobra. Geralt 2302 na X-ie. Jeszcze tak, jeszcze nie zmienił. W paru dniach Geralt znalazł szybko nową drużynę i jest to Streamer Zone. No i fajnie, foto z wąsem jest na Twitterze, wszystko się zgadza. Chociaż Geralt już, jak wiemy, bez wąsa. Ale tylko taka presyjka z użyciem robki, nic dużego. O, widzę, że Maslinga będzie chyba musiał bronić Geralt. Czyli od samego początku zaczynamy z takiej rury konkretnej. Ciekawa interakcja. Tak sobie się zastanawiam, czy GG Machine wie, co czyni, jeżeli tutaj zaczyna robić z powrotem drony, bo wydaje mi się, że to bardzo słaby kierunek. Jeżeli gra się obroni, to po prostu jest do przodu, no i w zasadzie to mam wrażenie, że to jest koniec mapy, ale on może z gry nie wyjść, kto go tam wie. Robił lingów, które nic nie zrobiły. Zazwyczaj jak się robi te lingi, to się już robi do samego końca. Swoją drogą to jest ten pomysł zagrania dużej liczby zerglingów, w dodatku jeszcze bez prędkości do przemieszczania się, więc trochę tak jak na mnie dzisiaj zagrał ten Vingent, na którego stoczyłem właśnie dość szybką mapę Golden Aura swoją drogą też, tylko że wtedy on mi zrobił jedną proxy hacze. No taka sobie ta taktyka. Jak widać, Geralt już jest bardzo do przodu i to się raczej nie zmieni. Siema Perl Waste Testing, siema wszystkim. Uuu, Goldomasz, super, mega dziękuję, ogarniemy w przerwie na pewno. Doskonale. Dobra. Jak widzimy, Geralt sobie tak tutaj może latać do oporu i jeszcze wyłapywać drony, bo raczej Oracle nie straci tylko punkty. W zasadzie osłon stracony na tej Oracle, tam tylko kilka punktów zdrowia. A, no i będzie jeszcze push adeptkowy. Aroza, mega dziękuję, pozdro. Dzięki za Twitch Prima. Doskonale, też ponad 72 lata będą łącznie. No i teraz adeptkami trzeba wymierzyć mocny cios. Fajnie zagrany ten Ivo Chamber nawet. Szanuję, że Ivo i Drain go tutaj podgryza i jeszcze Oracle może zaatakuje i adeptki do tego wszystkiego. Chociaż adeptki bez ulepszenia, ale podejrzewam, że Geralt zrobi drugie natarcie, żeby szybko zgasić przeciwnika. Pewnie tak będzie.
to się Geralt chyba lekko zagapił Voidrayem. No, widzę jak ze spokojem mu serwuje, jak po prostu robi miazgę przeciwnikowi, adepki sobie wchodzą gdzie chcą. Parę jednostek zniszczonych, tutaj Voidray wygrywa solówę z królową. Drony w pierwszej bazie już ewakuowane. No, Voidray wiadomo, że kości z lasera. Jeszcze taka pułapka na dokładkę. No to się musi udać. Czekamy tylko powolutku na GG. No, chyba Voidraya straci, aczkolwiek... Nie. Jednak nie stracił. Chociaż... A nie, to Oracle. Jeszcze 4 adeptki do trzeciej bazy. No i w końcu GG Machine odklepał. W końcu wpisał te GG. Bardzo łatwo miazga. No to lecimy. Druga mapa to Oceanborn. W górnym lewym rogu GG Machine. I w dolnym prawym rogu Geralt, Mateusz Budziak. Kacet, dzięki wielkie. Czy zaproszę dzisiaj do kokasty? Ja go generalnie zawsze zapraszam w poniedziałki. Ale podejrzewam, że zajęty jest. Bo raczej ma w pamięci, że może zajrzeć. Tylko, że no jeszcze póki co jestem tym. Póki co gram. Dziękuję bardzo, Kacet, za 66 lat. Siemano, Sebastian Puzon. O, Andrew, 2 gift suby na rozdanie, nieźle. Komuś się trafi. Dobra, presja jest jak widać wywierana tutaj bardziej na ekonomię. Probo przeszkadza Geralt w wydobyciu. Życzyli sobie powodzenia, miłej gry zawodnicy. Doskonale podarowany subek dla Sebastiana Puzona, idealnie. Dzięki, Andrew. Overlord zmierza do bazy Geralta. Ja się strasznie za Zedem stęskniłem. No, mam nadzieję, że wpadnie na lana pokastować, wiadomo. Oby tak się stało. No i w końcu trzecia baza GG Machina, tutaj szybkość do lingów, tutaj oczywiście Stargate'a już wybieram polski Protoss, także powtarza taktykę, ale może teraz robi wariant bardziej oparty na Oracle, albo właśnie się ograniczy na przykład tylko do Voidraya i potem szybko zrobi jakiś adept push, no może szybko wymęczyć przeciwnika. GG Machine teraz oczywiście ustala ile zrobić lingów, bo na poprzedniej mapie trochę go tak poniosło. Tak jest, adeptka leci. Tutaj jeszcze też jakieś małe zagranie z adeptką. Kiedy następny LAN? No, teoretycznie styczeń, luty coś są wstępne plany, ale tak na 100% jeszcze nie znana data. Siema Kihachi. Ty, faktycznie, te komenda wykrzyknik LAN to powinna być wyłączona chyba. Momencik, zaraz ogarnę. Nie wiem jak to się stało, że jest włączona. Nie zaparkował między surowcami. O to chodzi, żeby oczywiście adeptki nie zostały okrążone. No mimo wszystko, GG Machine podejmuje się tej wymiany, no i nawet jest to dobre. Geralt oczywiście poleciał Oracle na kontratak, już dlatego nie chciał się zawracać, bo tu kolejna Oracle obroni jego trzecią bazę, a to tutaj może spróbować zadać jakieś obrażenia. No ale próba to wszystko, na co może liczyć. O, jeszcze ściągnął drony do lewej strony. Dobre zagranie. Pułapka nie zrobiła za wiele, tylko jedna drona zamrożona. Dalej szuka oczywiście jakichś informacji Geralt, ale ani Lera, ani budynku technologicznego tu na razie nie ma. A, bo Ler jest w naturalu. Na razie taki bardziej ukrywany. Siemano cokolwiek, witamy. Tak, komendę LAN trzeba na ten moment wyłączyć.
dopóki nie jest pewne, kiedy będzie następny. Jak rychło w czas, ją wyłączam. Dobra, już zrobione. Faktycznie inne zagranie wybrał Geralt, takie bardziej oklepane, bardziej znane. No i teraz stosuje w tym zagraniu takie dość popularne zachowanie, czyli rozdzielenie Oracle. Te dwie zaatakują do trzeciej, może pierwszej bazy Zerga, a ta jedna może tutaj postawić pułapkę chociażby, no i tak też się stanie. Zobaczymy, czy będzie reakcja. No, nawet zareagował. Dwie drony zamrożone. Tutaj też był plan oczywiście, żeby jakieś drony wyciągnąć, ale chyba to się tak idealnie nie skończyło. No właśnie, same zerglingi do tej pory padały. I jeszcze jedna próba, ale znowu dwie drony zamrożone. Znam szczerze, mam nadzieję, że jeżeli ma być jakiś sezon StarCraftowy ogłoszony, to będzie to tak już szybciej niż później. Dobrze by było. No super. Nie stracił Oracle, co najważniejsze. No i tutaj ta presja też była przyzwoita. O, jednak błąd się pojawił. Kurczę, jak on dobrze reaguje na te pułapki, no. Nawet bym powiedział, że się wykazał tutaj GG Machine. Walka jest, zauważcie, że całkiem szybko Hive'a też zrobił. Budynek do lurkerów i teraz jeszcze 11 dronek. No naprawdę dobrze gram. I przez to, że Geralt zrobił błąd z Oracle, stracił ją, no to ciężko będzie teraz zaatakować jeszcze przed lurkerami. Oracle zostawione po wrogiej stronie mapy. No, z pewnością Geralt powinien się w miarę orientować, że gra na takiego gracza właśnie lurkerowego. Chociaż nie widział całej technologii, jaką mógł zobaczyć. Może teraz? Serio tak na krawędzi ten lurker den? No trudno. Oracle to w ogóle przeleciała przez spora czy przez królową. Po całe szczęście jest bateria, więc ani Karon, ani High Templary paść nie powinny, jak super baterię odpalił teraz Mateusz. O, w końcu jakaś pułapka siadła. Sporo dron tutaj było zamrożonych. Mam wrażenie, że to była taka pierwsza, bardziej udana akcja Geralta. Ale też chyba najważniejsze jest to, że gra sobie kampę, robi ekonomię, więc można powiedzieć, tak się rozgrzewa już na dobre w tym pojedynku. Nexus zagrany na godzinie 3. Tutaj czyhacze przebijają się przez skałki. No i budowę Nexusa Zerglink 1 nie zatrzymał.
całkiem przyzwoite stormy. Jeszcze jednego może rzucić ten High Templar. Nawet coś jest trafione. Kolejne dwa stormy też myślę, że uzasadnione. Pycha się, ale trochę pod kanony, trochę pod zbyt mocną defensywę Protossa zerk. No i na szczęście Geralt nie ma w sumie żadnych problemów z obroną. Już teraz dyskusyjna decyzja, żeby wbijać się w to zelotami. Raczej to był taki, no, lekko mówiąc, niezamierzony błąd. Trochę słabo, no ale dobra, trzyma pozycję, trzyma tę lokalizację Geralt, więc może spokojnie grać dalej. Mothership. Tu plus jeden, to dwa tempesty, to Immortal. I leci taktyczne Revelation na przeciwnika. Nie może się tak zbyt swobodnie wbijać pod to Geralt. Jak widzimy, wybrał opcję zagrania tempestów oraz Mothershipa. No i po prostu tak długo jak może to zatrzymuje rywala na jego terenach. Całkiem dobre te stormy. Może nie było rewelacyjnej bitwy, ale dalej utrzymuje pozycję Geralt. To wygląda trochę jak taka gra pod tytułem, no może nie wygram, nie zaatakuję, ale za to nie zginę. I tak się siłuje trochę z Zergiem. Coś tutaj zaatakował. A, Changelinga zniszczył Geralt. Jeszcze raz GG Machine planuje zaatakować bazę na godzinie 6. Tu jeszcze nie ma zbyt wielu sił Protossa, ale są kanony. Storma jeszcze nie ma, no. Można by chyba zaatakować. Ale my to wiemy, GG Machine niekoniecznie. Timewarpa zagrał, może... Ajajaj, a bo tutaj jeszcze ten High Templar z lewej strony akurat nie rzucił Storma. Myślałem, że było na odwrót. No, stormuj, śmiało. Doskonale. Dobra, bardzo dobry Storm, przepędza przeciwnika, limit jest większy. No i teraz właśnie powinien to odwracać, Mateusz. 10 High Templarów. Chyba tylko dwa tutaj nie mają Storma aktualnie dostępnego. Chodzi spokojnie po tych wrogich terenach na biomasie. Teraz jest szarża GG Machina, postormował Geralt. No i w razie czego jeszcze kilka tych stormów oczywiście posiadam. Jak korptory wlatują, to rzuca, jak ktoś biega, to też w sumie rzuca storma na wszystko. Jest to jakieś rozwiązanie. Gorzej by było, gdyby ultraliski zagrał Machine. Tak to ten obserwer oberwał od Storma. No i chyba się sytuacja troszeczkę rozluźniła. 14 minuta. Mam wrażenie, że go tak na przeczekanie bierze Geralt. Pytanie, czemu musi? No ale, on taki build, taki pomysł. O, teraz Storm, no, mógł wjechać akurat. Tutaj dało się go chwycić. No i taktyczny recall, teraz GG Machine powinien uciekać, no i ucieka. No i znowu jest mini okazja do zaczepienia powietrznych jednostek Geralta, bo właśnie zawsze szansa, że Protoss się gdzieś tutaj po drodze zagapi. O, albo tutaj. Item Templary niektóre były tracone.
O, nie wiem, czy za Mothershipa warto tak latać, bo to się wydaje, że o, zniszczyłem Mothershipa, jest super. Ale w zamian za to, ile stracił, obrażeń no, otrzymał, to chyba nie do końca. Straty u Zerga większe o około 4000. Mam nadzieję, że tutaj się nie będzie nic dziwnego działo i zobaczymy po prostu spokojne 2-0. Potem ja będę grać na Geralta i zobaczymy, co się wydarzy, ale dla mnie pewnie nic dobrego. Fajna zagrywka, a raczej próba z użyciem item plarów, ale nie do końca to wyszło. Tutaj też była jakaś mini kontra Geralta, ale nawet nie rozwalił chyba swojego królera. Hacza zatrzymana. No, mam nadzieję, że ten plan się jakoś rozrośnie i coś tutaj rozkręci Geralt z czasem. Chociażby tego Warpoisa mógłby użyć jakiegoś. A, jeszcze nie ma żadnego. Kurczę, 97 dron, to dziwnie dużo jak na kogoś, kto gra tak pasywnie jak GG Machine. Może chcę więcej surowców teraz nazbierać, a potem zarzucić go jednostkami. A, do tego jednego lurkera akurat jest zasięg. I do kolejnego też. Dziwne, że żadne kariery się nie pojawiły, tylko cały czas na tych tempestach ciśnie Geralt. O, i to jest klasa. 10 immortali na 3 lurkery, 3 spiny. Popatrzmy na ten eksperyment. Protosowy. Niech uciekają. O, ale te lurkery też chyba można by rozwalić, czy nie? Chociaż nie ma detekcji, no właśnie, właśnie, właśnie. Jak haczerka szybko została sprzątnięta. Doskonale. No i teraz może taki taktyczny Revelation znowu albo Recall. Nie do tej bazy, a do bazy w okolicach godziny 7. Teraz można szybko zaatakować w to miejsce. Jak pamiętamy, koruptory są trochę daleko, bo były dopiero co na godzinie 1. Broodlordów, lurkerów, koruptorów i hedalisków. Takie wiązanie zergowe sobie zrobił GG Machine. Jak widzimy, wbija się wprost na Protosa. Można tylko to stormować. No i robi to Geralt, nawet nieźle. Myślę, że ten, powiedzmy, pościg nie do końca opłacał się zergowi. Dobra robota, Voidray z tempestami ma szansę rozwalić Broodlordy na pewno do końca. O, a jeszcze Hydraliski, ale tu Voidray się wykazał. Swoją drogą, te Immortale to nie powinny tak trochę szybciej. No właśnie, pusta baza do zniszczenia. Geralt się bawi w jakąś długą potyczkę. Ja nie wiem, czy tam Walkovera jakiegoś nie dostanę. Może to pan Geralta. 12 tysięcy więcej stracił GG Machine. Jego bank stopniał, zwłaszcza gazowy. No i kolejna prosta potyczka. Dobrze, ma zeloty, archony to jakoś zerglingi przykro nie zniszczą High Templarów. Doskonale. Też i tak nie rozumiem do końca, czemu nie ma żadnych karierów. Immortale przyszły z góry mapy, Mothership dołącza. Uuu, dużo lurkerów, no aż 14, to naprawdę bez kija nie podchodź. Ale o, tu nie ma detekcji zergowej, to jest rewelacja. No, opiera się na tym, że szybko zniszczył Mothershipa, niby zniszczył, ale też niemałym kosztem.
Ja mam, że robienie trzech ultralisków na kogoś, kto ma 7 immortali, no to taki też podejrzany ruch, jakby nie wiedział do końca, jak ma to skontrować. Coś poszło na pewno nie tak. No i kończymy. Dorkery, drony, wszystko. Pięknie to się prezentuje. Tu oczywiście zloci cisną. Pięknie hacza zniszczona, dobra. Ja już chciałem ratować, wiecie, te decyzje GG Machina, że on pewnie tymi ultraliskami zaatakuje tam, gdzie nie będzie immortali, nie? Już miałem te zdanie w głowie, ale nie, on przyszedł dokładnie tam, gdzie są immortale. Jest po prostu... no niemożliwość wygrania takiej batalii, no sorry. 5 immortali tutaj ładuje w te ultraliski, że one znikają, no w zasadzie każdy po około sekundzie, może góra półtorej. No to do niczego taka wymiana. No dobra, ale dla nas skończyło się fajnie. Brawo, Geralt. Wymęczył go przez ponad 21 minut. Przy okazji może zniechęcił GG Machina do gry. Ale najważniejsze, że Polska górą. No i na pewno też Polak będzie w kolejnej rundzie. Od razu wam powiem, w której rundzie. Dobra. Albo kolejną rundę wygram ja, albo Geralt. Gramy na siebie zaraz. Także Polska będzie górą tak czy tak. No i GG, wiadomo. Jaskółnia już była sprzedana. Dobra robota, tego sobie powoli umęczył.